Serdecznie witam. Otwieram posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Witam serdecznie panów radnych. Witam pana Waszczaka Edwarda. Witam pana radcę prawnego. Widzę, że był pan dyrektor i wyszedł. Jeszcze jest zaproszona pani burmistrz, też tutaj się pojawi. Ale przed przystąpieniem do rozpatrzenia chciałbym, proszę państwa, przedstawić porządek dzisiejszego posiedzenia. Proszę państwa, poddanie pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 713 z dnia 9 września 2013. 3. Rozpatrzenie skargi z dnia 27.08.2013 pana Edwarda Waszczaka na działalność burmistrza miasta Giżycka. 4. Rozpatrzenie skargi z dnia 23.08 i 30.08 pana Edwarda Waszczaka na działalność dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku. 5. Sprawy różne. Ustalenie terminu następnego posiedzenia. Tematyka to jest na koniec. Czy szanowni panowie radni mają uwagi do proponowanego porządku? Dobrze pamiętam, ma być tam jako drugi punkt rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza, tak? Tak. Wydaje mi się, że zasadą też jest, albo chyba pan przewodniczący tutaj może wygląda inaczej, poinformowanie przynajmniej komisji rewizyjnej o stanowisku w sprawie wyłączenia jednego z członków udziału. Ja wiem, myślę, że odpowiem na ten punkt. Ale to wydaje mi się, że to przeszło. Tak? Przed rozpatrzeniem. Proszę państwa, czy panowie radni mają uwagi do proponowanego porządku posiedzenia? Nie widzę, więc porządek posiedzenia poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie porządku posiedzenia? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie słyszałem. Twierdzę, że porządek posiedzenia został przyjęty. Proszę państwa, czy mają panowie radni uwagi do protokołu dnia 9 września? To jest protokół nr 713. Nie widzę, więc protokół 713 z 9 września 2013 rok poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie protokołu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Cztery osoby za, jedna osoba się wstrzymała. Proszę państwa, tutaj chcę, bo tutaj radny Iwaszkiewicz przedstawił uwagę. Nie, no bo nie wiem, jaka jest rozwiązana sytuacja. Dobry. Witam na posiedzeniu panią burmistrz, witam pana dyrektora Miejskiego Zespołu. Proszę bardzo. Czytam paragraf 67 statutu miasta obowiązujący, jaki jest. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach, jeśli dotyczy one jego interesu prawnego. W związku z tym, proszę państwa, to, co pan poruszy ten temat, nie ma podstaw, żeby wyłączyć radnego działalności komisji. A dlaczego? Czytałem panu. Paragraf statutu znam. Podlegają wyłączyć interes. Tu nie ma interesu prawnego w tym wypadku. Dobrze, mogę? Proszę bardzo. Co prawda my nie jesteśmy najwyższą izbą kontroli, ale warto dla mnie często drogowskazem standardy, jakie reprezentuje ten organ kontrolny. I w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli znalazłem takie zapisy. Kontroler podlega wyłączeniu na wniosek lub z urzędu z postępowania kontrolnego, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostające w nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, czyli m.in. szwagra, bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontroli trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia opieki lub kurateli. I ustęp drugi. Kontroler może być wyłączony na wniosek lub z urzędu z postępowania kontrolnego w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
Co prawda rozumiem, że to nie jest interes prawny, jak w statucie napisane, ale pewne standardy jednak obowiązują. Myślę, że nie mamy takiej możliwości, żeby pana Bocia wyłączyć, ale chciałbym też poznać jego stanowisko, no bo jednak ja nie byłem świadomy tego, że to jest powinno was... Moje stanowisko? Tak, w tej sprawie. Dobrze. Proszę państwa, jeśli chodzi o mnie, to powiem tak. Do biura rady na ręce pani przewodniczącej podałem pismo skarżącego. Ja przytoczę. Radny Boć jest ze mną skoligacony rodzinnie. Jest jeszcze moim szwagrem, więc oświadczam, że nie miałem żadnego wpływu na tę koligację. Po pierwsze, przede wszystkim spróbuję mandat społeczny. Uważam, że gdybym miał się wyłączyć z tej komisji, jest to dla mnie sytuacja absolutnie nieczytelna, żebym miał się wyłączać z komisji w oparciu o to, co Wojtek przeczytał. Standardem dla mnie jest ustawa o samorządzie gminnym, której treść została prawie dosłownie przetoczona przez przewodniczącego. Dla mnie ta cała sytuacja nie jest żadną osobistą, że tak powiem, żadnym moim interesem prawnym. Dziękuję. Mi to dziękuję. Mam, żeby wyjaśnić tą sprawę, zacytowałem panu paragraf 67 punkt 1. To jeszcze słówko. Chciałbym, żeby wyjaśnić, żebyśmy się nie drążyli. Panie radco prawny, tu jest interes, bo było jeszcze słówko. No, żeby pan odpowiedział, bo statut wyraźnie mówi. W mojej ocenie, jeszcze słówko panie radco, w mojej ocenie to, co Wojtek przytoczyłeś, chyba dotyczy pracowników Najwyższej Izby Kontroli, więc... Tak. Zastrzegam, że nie jesteśmy Najwyższej Izby Kontroli, ale jednak... Wydaje mi się, że to nie ten adresat. Ale o tym powiedziałem na początku. Ja rozumiem. Standardy to znaczy, że najwyższe odbiorze państwa. Nie warto bić pianę w obszarze, który nas nie dotyczy. Proszę bardzo, pan radca prawny może rozstrzygnąć. Rozumiem, że chodzi o włączenie, tak? Tak. Ja byłem obecny. Jeżeli jak słyszę, nie ma tutaj żadnego interesu prawnego pana radny w tym, aby wynik kontroli był taki czy inny, czy wystąpienia skargi, no to nie ma powodu się tutaj do wyłączenia pana. Jeżeli pan sam chce brać udział w tym. No więc chciałem powiedzieć. Ma pan opinię radcy prawnego, przeczytałem panu zgodnie z zasadami. Ja wiem, że to pan dotyczy organów wyższych szczebli innych i tak dalej, co ja. Ale dobrze, proszę państwa, wyjaśniliśmy sobie sprawę odnośnie udziału radnego w komisji. Proszę państwa, w związku z tym przystępujemy do punktu rozpatrzenie skargi z dnia 27 września pana Edwarda Baszaka na działalność burmistrza miasta. Proszę państwa, szanowni radni, otrzymaliście państwo skargę. Otrzymaliście państwo skargę pana Edwarda Waszaka. Już dłuższego czasu na pewno każdy przestudiował, wyciągnął wnioski i uwagi. Otrzymaliście państwo 25 odpowiedź, stanowisko pani burmistrz na tą skargę. Każdy z radnych otrzymał tą skargę, się zapoznał i na pewno ma uwagi, pytania dotyczące tego punktu. Pytanie mam następującej treści. Przed przystąpieniem do dyskusji, stawianie uwag, pytań i wniosków następujące. Czy pan Edward Waszak wnosi jeszcze do tego stanowiska, co złożył do nas 27 sierpnia, czy jakieś uwagi jeszcze pan ma? Nie, to już wystarczy. Dziękuję. Nie ma? Nie. Pytanie mam następujące treści. Czy pani burmistrz w stosunku do tego stanowiska, jakie pani złożyła 25, czy pani ma jeszcze chce wnieść jakieś uwagi? Tylko pytanie, czy państwo dostaliście z podpisem radcy prawnego? Nie dostaliśmy. Nie, nie. To ja mam egzemplarz z podpisem radcy. Tak, to nam umknęło. Ewentualnie może za przewodniczącego taki.
Czy ja później, przekażę. A czy treść tego pisma zmieniła się w stosunku do tego? Nie, nie, jest to. Znaczy ja chciałbym teraz dysponować tym, a później po prostu skserować i oryginał ten. To dotyczy pana dwóchka, pieczątki racji prawnego. Znaczy ja na tej drugiej była akceptacja, ale pismo, ale to pismo jest to, co będzie. Proszę bardzo, czy pani burmistrz coś wnieść? Nie, nie. Więc szanowni radni, otwieram dyskusję. Już? No tak. Panowie radni zapoznali się. Bardzo bym prosił o ustosunkowanie się do skargi i odpowiedzi stanowiska. Oczekuję od państwa zapytania, może do osoby, które są, ewentualnie wnioski. Radny Boś. Mam pytanie, w jakim systemie mamy pracować? Czy będziemy, bo skarżący przedstawi 17 punktów, w których podejmuje skargę na działania burmistrza. Czy będziemy tę skargę rozpatrywać w kontekście 17 punktów, czy pojedynczo będziemy analizować poszczególne punkty i będziemy macie skargę i macie opinię i chciałbym, żeby z tego, z tych dwóch skarg i odpowiedzi, żeby wyciągnąć wnioski i jakie jest wasze państwo stanowisko. Ja myślę, że pani burmistrz... Panie przewodniczący, pan mnie chyba nie zrozumiał. Ja chcę doprecyzować swoją myśl. Chcę spytać, czy będziemy głosować, że tak powiem, poszczególne punkty, czy całą skargę, bo może dojść do takiej sytuacji, że... Chcesz po prostu dzielić na punkty? No nie wiem, to pan przewodniczący. Nie, no to chciałbym, żeby komisja się wypowiedziała. Dlatego mówię, że w mojej ocenie materiał jest bardzo rozległy. Dotyka różnych obszarów działalności burmistrza i w mojej ocenie powinniśmy, jest to jednocześnie propozycja do członków komisji rewizyjnej, żeby rozpatrywać poszczególne punkty. Tak, poszczególne punkty oddzielnie. I 17 punktów i 17 ewentualnie głosowań. Czy panowie radni zgadzają się na to? Myślę, że wniosek jest zasadny z tego względu też, że no, jakby intuicyjnie można powiedzieć, że nie wszystkie punkty będą tak samo ocenione. Tak? No po prostu. Niektóre są przez pana dyrektora udokumentowane, niektóre są jakby pewnymi okazjami. System odpowiedzi burmistrza na skargę jest tak samo, odpowiada numeracji jakby wniesionych tych zastrzeżeń. Po prostu. Więc myślę, że dla porządku nawet rozpatrywania tej skargi warto by było to podzielić właśnie na siebie. Szkoda, ustalamy tak. Bardzo bym prosił szanowni radni ustosunkować się do tych punktów i stawiasz konkretne wnioski, bo tak to moim zadaniem będzie, o ile będzie wniosek, żeby to przegłosować. Proszę bardzo. Mirek składa wniosek. Radny Boć, zaczynamy. Ale wniosek do te punkty. Już złożyłem wniosek. Przegłosujemy, kto jest za wnioskiem radnego Bocia, żeby... Ale, zobacz, teraz, ale ja jeszcze mam następne pytanie. Co później? Czy w końcowej fazie będzie suma tych naszych głosowań? Przesądzi o tym, że jaką podejmujemy decyzję? Będzie. Przewodniczący na końcu przegłosuje i wtedy musimy uznać. Jak to ma wyglądać? Właśnie, ja to poddaję pod wątpliwość, żebyśmy mieli przejrzystość sytuacji, żebyśmy mogli pracować raz w sposób czytelny dla nas, a dwa czytelny też dla państwa i żebyśmy odpowiadali po prostu na zasadzie zero-jedynkowej, odnosząc się do poszczególnych punktów. Tyle tylko, że nie wiem, czy jakie to będzie miało ewentualne konsekwencje w treści uchwał poszczególnych. Czy te uchwały byłyby pojedynczo, czy po prostu w całości? Nie. Ja mam taki wniosek taki, że my w tej chwili mamy zbadać zasadność tych zarzutów, tak? Czyli uznać, czy zasadne, czy niezasadne. To można skargą głosować już jako jedną skargą. A więc zgodą. Czyli jest, uchwała by była jedna. Uchwała by była jedna. A uchwała by była jedna. Nie 17 skarg. Okej. Nie może być. Dobrze. Czy, proszę państwa, ustaliliśmy. Wniosek jest, żeby dyskutować nad każdym punktem. Wniosek jest radnego Bocia, żeby analizować każdy punkt skargę. Kto jest za takim wnioskiem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że wniosek odnośnie dyskusji nad każdym punktem zarzutu będziemy dyskutować.